Siema, witam Was w pierwszym poradniku. Jak pomalować moda do LSA 13? Pierwszy musimy sobie pobrać moda, jakiego chcemy dokładnie. Wszystkie mody. Oprócz skinów i tych innych. To tym się nie ma. Otwieramy sobie moda. Musimy znaleźć plik tekst lub teksturę. Lub tutaj oryginalnym, tu też można potrzeba szukać. Trzeba szukać plików od 1 do no, wszystkich numerowanych i trzeba je wyjąć z tego pliku na pulpit. To wyjmiemy tu wszystkie pliki. Po prostu trzeba wyjąć. O, tak, szybciej wytłumaczę. I wszystkie momentu. Wszystkie pomalowane, żeby pomalować sobie maskę, botniki, silniki, takie inne. Tak, to już możemy zamknąć. Potrzebny nam jest program DXTBMP. Link będzie w opisie. Otwieramy go. Mamy takie coś. I teraz sobie wkładamy każdy plik. On się nigdzie nie zapisuje. I właśnie mamy tu cały plik. To właśnie jest tekstura tego, co jest w traktorze pomalowane. Ale tu jak widzimy, tu jest nic nie jest pomalowane, jedynie tu są obciążniki na dole. Ale to nam niepotrzebne jest. To tak, szóstkę można usunąć, bo nie chcemy tego. No i trzeba usunąć, można sobie zostawić. Ja zazwyczaj usuwam. Tutaj przeglądamy, mamy stacyjkę, siedzonko i tu. To też nam niepotrzebne. Dwójeczka. Dwójeczka to jest zazwyczaj też coś do malowania. Do malowania to są opony w środku. Jak ktoś chce pomalować, to niech to pomaluje. Ja nie maluję zazwyczaj w środku kół. No a tutaj też nic nie mamy. Zawsze zazwyczaj trzeba przejrzeć wszystkie pliki, aby znaleźć sobie dokładnie, co chcemy pomalować. Tu mamy na 22, znowu mamy koła. Zazwyczaj na piątce są maska, ale tu o, widzę, już mamy na 7 są błotniki. To tak, trzeba kupić, kliknąć file save as i 24 bit BMP image i klikamy i zapisz na pulpicie i nam się zapisało i mod to już możemy usunąć i jedziemy dalej. Tu też coś mamy, chyba błotniki. Tak, tu mamy żółte, ale to nam niepotrzebne jest. To nie potrzebne. Tu mam maskę, jak mówiłem, piątka to maska. Znowu, save as, 24 bit, zapisz. Dziesiątka, co nic nie mam. Dalej. Tu mamy błotnik z dużego tylnego koła. I znowu, save as, 24 bit. To na czwórce jest, trójeczka. Tu nie mamy nic. 77. To są koła. Brudne, to nam niepotrzebne. To też nam chyba niepotrzebne jest. Nie. Tu też 8 niepotrzebna. I 61, to jest 6.1, to jest też tutaj statyka i takie inne. To tak, kasujemy to wyłączamy, bierzemy sobie tego moda, tą teksturę, klikamy otwórz i możemy malować w pancie lub w gimpie. Ja maluję w gimpie, to lepszy jest gimp niż paint, wygodniejszy i no ogólnie lepszy. Czekamy, aż się włączy. Modów, jak sobie zrobicie, nie radzę wydawać, bo to później mogą być problemy. Najlepiej, jak są takie numerki, to są wszystkie mody Marcela. Marcela 1942. To jest jedno, najlepszy, co robi mody. I mamy tu. Mamy przebornik, opcje narzędzia. I teraz tak, klikamy pędzel lub to.
Ale zazwyczaj jest lepszy spędzler. Tu mamy różne różne wzory, jak mamy pomalować. Różne kolory, takie odcienie itp. Zazwyczaj najlepsza jest barwa. Jaki kolor mamy? Na przykład może weźmiemy kolor zielony. Zróbmy zielony. Tu mamy, musimy rozmiar sobie powiększyć. Najlepsze jest zawsze, ja robię na 200 i enter. I mamy takie duże koło. Tu nic lepiej nie róbcie, bo to. Ja zazwyczaj tylko rozmiar mierzę. I klikamy sobie i możemy malować. Normalnie trzymamy lewy przycisk myszki i, no, i malujemy, nie? I jak jest barwa, to zostają te. Nie maluję tego wszystkiego dokładnie, tylko zostają te elementy zardzewiałe, takie trochę i takie inne. I malujcie na swój własny gust. I teraz pomaluję. O, jak jest barwa, to nie zasłania napisu modelu i marki. To jest właśnie dobre. O, i jest pomalowane. Tak na szybko malowałem. To wszystko tu można też opalować. Ale na przykład niektórych rzeczy się nie... O, to się da. Ale wszystko się da, ale nie tak widać czarne. Jak chcemy, żeby zostało ten, to wybierzemy zwykłe i wygląda tak. O. I wszystko jest git. To teraz tak. Jak już wtedy już nic się nie malujecie, klikacie plik, wyeksportuj, nic innego, wyeksportuj. Czekam, aż się otworzy. Jak macie tu nazwę, jak jest BMP, pamiętajcie, zawsze trzeba zmienić na JPG. Zawsze. I na pulpit wyeksportuj, wyeksportuj. Klikamy dwa razy, wyeksportuj. To już możemy zamknąć. Tu X. I mamy mod, już jest na... Tekstura jest zrobiona. Weźmiemy teksturę błotników tylnych i to samo powtarzamy identycznie. I malujemy. Jak widzicie, bardzo szybko to idzie, takie malowanie, to nie jest zbytnio trudne. O, jak widzicie? Nie maluje się wszystkiego tego szarego. Jakbyśmy wzięli na zwykłe, to wszystko ładnie by się pomalowało. Dobra, i znowu wyeksportuj. JPG. Wyeksportuj, wyeksportuj, wyeksportuj. I teraz zamykamy. I mamy jeszcze jedno. To było tu. Błotnik jeszcze z przodu. No. I teraz klikamy do GNU znowu. Taki skrót. Nie zamknęło. O. I znowu malujemy. Można pomalować jeszcze w środku felgę. To mogę jeszcze wam pokazać. Jak normalnie, jak chcemy odnowić kolor, to klikamy zwykły. I jest taki biały. Ale zamalowujemy rdze najlepiej. I tu trzeba dokładnie, żeby nie wjechać na oponę. O, i tak widzicie, jak jest. I znowu wyeksportuj. JPG, wyeksportuj. I teraz ważną rzeczą jest, to możemy usunąć. Znowu trzeba odpalić ten DXTWMP. I znowu wrzucamy plik, file, zawsze file, save as i DDX teksturę. I to klikamy, zapisz, i to się pojawi plik DDS na pulpicie. I tak robimy ze wszystkimi plikami, to mamy do przemalowania. Zapisały się tekstury? Zapisały się. I teraz tak. To już nam niepotrzebne jest, do szczęścia. Zapisuję. I teraz mamy tutaj tak, tekst. Jest tekst. I teraz robimy to. Kopiuj. X. I mod już jest normalny. I tak teraz, jak chcecie coś jeszcze innego mieć, no to wszystko to, co takie jest na DDS, wyjmujecie, klikacie DXTBMP, wrzucacie, robicie do 24 bit i znowu malujecie, jak chcecie. Teraz może pokażemy. Wrzucamy do moc i sobie pokażę wam, jak zrobiłem. Jest. I teraz odpalamy grę. To jest mój pierwszy poradnik, to się nie dziwcie, jak tak dziwnie mówię.
No, jak widzicie, po odpaleniu gry na pewno BAM będzie działać. Ja Wam pokażę kilka fotek, jak zrobiłem. Tak wygląda po moim edycie. Jak zrobicie wszystko idealnie, tak jak ja zrobiłem, to będziecie mieli na 1000000%, tak jak chcecie. No. I to by było na tyle z mojego pierwszego poradnika z LS-a 2013. FS-a, jak wy chcecie tak mówić. Ja mówię LS-a. No i dzięki za obejrzenie. Liczę, że będzie dużo subków, komentów i lajków. Oceniajcie, komentujcie, jak chcecie więcej poradników, żebym zrobił. Się trzymajcie do następnego poradnika. Z tej strony był Ujan i na razie.